postanowiliśmy przygotować możliwość udzielenia dotacji w wysokości 21 łącznie milionów złotych właśnie na te najbardziej potrzebne i najpilniejsze w pierwszych dniach rzeczy, ponieważ walka z żywiołem wciąż trwa. To oczywiście przede wszystkim od ręki w zasadzie uruchomimy pieniądze dla centrów zarządzania kryzysowego. W zależności od potrzeb, bo są różne problemy, największą pulą pieniędzy, bo to też takie szybkie uruchomienie środków jest możliwe dzięki zasobom własnym, które nie będą też powodowały strat w wojewódzkich funduszach. Największa pula pieniędzy możliwa była do wygospodarowania w województwie śląskim, tu w Opolu to jest 3 miliony złotych, ale jeśli będzie potrzeba, będziemy to zwiększać z środków pożyczkowych docelowego umorzenia również z zasobów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To między innymi pieniądze, które można przeznaczyć na różnego rodzaju sprzęt, czyli agregaty prądotwórcze, osuszacze, pompy, ale także worki, ewentualnie wszystko, co jest potrzebne, żeby gdzieś postawić jeszcze tymczasowe zabezpieczenie po zejściu wody na wypadek groźby wystąpienia kolejnych opadów. I to oczywiście środki przede wszystkim dla ochotniczych straży pożarnych, dla osób tworzących centra zarządzania kryzysowego, również przy udziale jednostek samorządu terytorialnego. Dzisiaj to jest, tak jak powiedziałam, w dotacjach 21 milionów złotych, ale chcemy dołożyć do tego również pulę w nisko oprocentowanych pożyczkach około 100 milionów złotych. Nisko oprocentowane pożyczki na poziomie 1,5–2,5% oprocentowania. Docelowo te pieniądze również będą mogły trafić na likwidację skutków powodzi, ale w tym obszarze właśnie przywracania, w obszarze zabezpieczenia gospodarki wodnej, ochrony środowiska, przywracania normalnych warunków do życia w miejscowościach, których woda będzie ustępować, które dzisiaj są zalane. To jakby ten drugi cel zapewnie, który będzie ważny za parę dni, to i naprawy kanalizacji, i naprawy w zalanych oczyszczalniach ścieków, to przywracanie do sprawności stacji uzdatniania wody, to likwidację awarii w kotłowniach, na wysypiskach śmieci, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z albo uszkodzeniami w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tej będącej w dostępności jednostek samorządu terytorialnego, jak również tam, gdzie będzie potrzeba zabezpieczania kwestii środowiskowych przed ewentualnymi negatywnymi skutkami dla miejscowej ludności, a więc również likwidacja skażenia środowiska. Dobrze wiemy, że w tej chwili mogą powstawać różne niebezpieczeństwa w tym obszarze, które docelowo trzeba będzie ze środowiska eliminować, bo stanowią zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. I to pula wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Będę też rozmawiać z Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Oczywiście, jak Państwo wiecie, trwa posiedzenie rządu w Warszawie i tam będą podejmowane strategiczne decyzje co do jakby innych obszarów pomocowych.